Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z serii, gdzie prowadzimy karierę menadżera motorem Lublin VA FC25. Przed nami pora na kolejny odcinek. Dzisiaj będziemy mieli kolejny mecz fazy ligowej i jeśli się nie mylę, to będzie ostatni mecz fazy ligowej, bo chyba to będzie ósma kolejka. Tak jest, jest to ósma kolejka. Mamy już na pewno miejsce w fazie playoff, minimum, więc nawet jeśli przegramy, nie będzie tragedii i tak gramy dalej. Ale na pewno jest jeszcze jakaś nadzieja, żeby wskoczyć na to ósme miejsce i zakończyć top 8. Byłoby to piękne. A kilka oczywiście drużyn musi stracić punkty w tej kolejce, żeby to się wydarzyło. Więc jest to możliwe. No a my też musimy wygrać z RB Lipskiem. A zobaczymy. Powiem tak, pokonaliśmy United już, pokonaliśmy już Liverpool, więc jesteśmy w stanie zrobić wszystko, naprawdę. Jesteśmy w stanie tutaj i wygrać, i przegrać, i zremisować. Wszystko jest możliwe, każdy scenariusz tutaj jest możliwy. Niestety jednak nie będzie to w pełni gotowi, w pełni zdrowi. Sebas jest kontuzjowany cały czas. Oprócz tego zmęczony jest Ndiaye, więc za niego będzie grał Martinez. Myślę, że też Singrave nie zmęczony, więc też na pewno będzie siedział na ławce. PSK, no troszeczkę musimy pozmieniać, niestety. Tak to wygląda, ale jesteśmy gotowi. I zobaczymy. Tak czy tak, nawet jeśli przegramy, to i tak już osiągnęliśmy niesamowitą rzecz. I tak mówię. Faza pucharowa, jakby. No dalej, jakby. No może nie. Faza pucharowa to jest dopiero, abyśmy przeszli po playoffs pewnie. No więc faza playoff. Minimum i tak już jest zagwarantowana. Więc i tak jest to już niebywały sukces, że Motor Lublin jest w top 24 z tych wszystkich drużyn, które grają w Lidze Mistrzów. Dobra, zaczynajmy. Zaczynajmy to spotkanie. Tammy Abraham, który jest naszym najlepszym zawodnikiem tej Lidze Mistrzów. Jeśli chodzi o bramki na pewno, ale ogólnie myślę, że też pewnie można go tam na pewno wliczyć, tak? Nie tylko czysto statystycznie bramki pewnie. Prawie tą piłkę przejęliśmy. Oj, to było takie niezbyt przemyślane, niestety. Oj, jeszcze teraz. Będzie gol. Ile razy naprawdę ja muszę tego doświadczać, że normalnie biegnę i nie mogę zatrzymać. Nie mogę dosłownie zatrzymać. Robię co mogę, ale nie mogę go zatrzymać. Naprawdę, nie wiem jak to się dzieje, ale dosłownie właśnie tutaj biegnę z nimi, wydałem i klikam kółko. Walczę o tę piłkę, ale nic się nie dzieje. Dosłownie nic się nie dzieje i szkoda. No nic, więc my lubiliśmy zaczynać mocno. Teraz to rywal zaczynam mocno. Z United strzelaliśmy w 2 minuty, chyba. Ale z Liverpoolem też strzelaliśmy dość szybko. A, nie udało się tutaj polać celnie. Dobra, na piłkę. Oj, a dobra, nie, był faul. Myślałem, że mnie przewidział perfekcyjnie, co chce zrobić. Bo wydawało mi się, że nie było faulu na początku. Próbuję to powiedzieć, ale nie udało się. Jak na razie defensywa Lipska przez te pierwsze minuty wydaje się bardzo dobra. Oj, Darwin Núñez, ale dobrze, że tę piłkę jeszcze potem nie podał. Nie podał za dobrze, znaczy. Aj, no i kolejne. To już nie jest defensywa, to już jest złe podanie, jakby. Podanie do dobrego zawodnika, ale złą drogą, tak bym to nazwał. To jest częsty bardzo problem w tej grze. I to już odkąd pamiętam praktycznie. Ile razy piłka idzie do dobrego zawodnika, ale po prostu nie tą drogą. Nie tą dobrą drogą i właśnie trafia pod nogi rywala. Gdzie można to podanie właśnie celnie, aj, już za długo się zabiera. To musiało być szybkie. To po prostu jest klikam, trójkąt i od razu podania. On właśnie się zbierał za długo na to. Dobrze, Reyes, ale. A, jeszcze go sfaulowałem. Po co ja to zrobiłem, prawda? No, po to, że próbowałem. Wydawało mi się, że mogę jeszcze tam piłkę wybić, ale nie. No dobrze, że to nie jest czerwona kartka. To byłoby najgłupsza czerwona kartka, jaką mogłem to zrobić. Dobra, De Gea fajnie wychodzi. Podałem na górę. Nie tam, ale dobra. Nie mogę, naprawdę. No podać nie umiemy. Normalnie podać nie umiemy. 2-0, Darwin Núñez ponownie. To musiał być ten mecz. No nie mogło tak to wygrać, że my będziemy z każdym zespołem mocnym grać dobrze, jak równy z równym. No musiał w końcu ktoś nas pokonać bez żadnego problemu i wydaje się, że to Lipsko zrobi. Plus też właśnie no pół składu nie jest podstawowy. Połowa składu właśnie nie jest podstawowa. Nie mogę nic zrobić. No nie mogę znowu od razu strzelać już teraz.
Kali skaner. Tam jest Abraham. Abraham próbował to zmieścić. Nie udało się jednak. Andre Onana tej broni, ja nie zauważyłem tego wcześniej. Kali skaner, nie będzie gola. Spalony. Aj, głupi błąd. Bardzo głupi błąd mój. No nie było tej faul niestety. Jakby się może położył na ziemi, to może by gwizdnęli. Out dla nich. No i co się dzieje, prawda? Jak Reed mógł coś takiego wykombinować? Nie wiem, jak mogło do tego dojść, ale doszło do tego. Dobrze, przynajmniej nie ma bramki, ale będzie out, będzie rożer, znaczy. Żałuję, że jakoś nie wiem naprawdę, jak do tego doprowadziłem, że nie dopilnowałem tych kondycji. Musiałem jakoś, nie wiem, pomylić. Ale no teraz normalnie nic nie chce wyjść. Normalnie nic nie chce wyjść. Czasami jest źle grać. Pierwszy mecz jakby, nie wiem, bo to jest kwestia, że po prostu jakoś, nie wiem, jak pierwszy jest tak... Znowu to nie jest tak, że mam przerwę, no ale jednak jak tak pierwszy raz od razu wchodzę na duży mecz, można powiedzieć, no to tak czasami może się źle kończyć. Chyba tak to jest, bo dosłownie nic nie robię, aby może być dobrze. No ale teraz mamy bramkę kontaktową do szatni. No dobra, no to troszeczkę daje nadzieję. Na punkt przynajmniej, minimum punkcik. Jeszcze możemy coś właśnie popróbować tutaj. Jeszcze nie musimy się poddawać od razu. Cała druga połowa przed nami. Oj, tutaj trzeba było uważać. No, dobrze, tutaj nie jest jak... Nie wiem, co się tutaj dzieje naprawdę, bo jakieś fake shoty, jakieś się działy, nie wiem naprawdę, co się tutaj... Taki kocioł tutaj był, ale... Wyszliśmy jakoś z tego. Jeszcze do Abrahama, dobra. Tammy Abraham, to jest 2-2. Tammy Abraham, oczywiście on, bo kto jak nie Tammy Abraham? Czy my naprawdę coś takiego zamierzamy odwalić? Czy my naprawdę kolejne do kolekcji z katalogu niebywałe sensacje chcemy coś dodać, naprawdę? Bo jedno jest pokonać mocną drużynę, a drugie jest robić comeback na takiej drużynie. Aha, złapał, dobra, ładnie. Martinez biegnie. Aj, no, nie poczułem, wypuściłem, może nie wypuściłem sobie piłki, tylko nie poczułem na sprincie to zrobiłem. Wow, co za wślizg. To było naprawdę, no, dosłownie na limicie, ale teraz tę piłkę. Martinez, czemu tak uciekasz, naprawdę, nie wiem, czemu on tak ucieka mi. Takie sytuacje wydaje mi się, że powinien być bardziej pod grą, może powiem to nazwał, bo jakby bliżej mnie. To jest koło bramki. Luchinias może już wejść, dobra. Może już wejść. No to jest długie, to jest zbyt, gdyby... No dechę, dobra, ale to jest takie jakby... Dynamiki, jakby spał ten zawodnik, naprawdę się zachowuje, naprawdę. Normalnie jakby nie można tak długo schodzić podanie. To musi być szybkie. Dosłownie jak najszybciej tu robię, a on i tak to zrobił takie bardzo. Wydawało się strasznie powolne wszystko. To w nogę oczywiście, bo nie umie podać obok. Jest miejsce obok, ale nie poda tam, tylko poda w nogę. To jest to, o czym mówiłem. To jest najlepszy pokaz. Dobre podanie do zawodnika dobrego, znaczy, ale niedobre jakby nie jakby to nazwać, nie, jakby po prostu no, kierunek, czy tam jakby może być droga, którą jakby przechodzi ta piłka do jakby do tego zawodnika, którego podaje, po prostu no, dało się to podać lepiej, do tego samego zawodnika. Jakby przyjmowania głową. Jeszcze strzał, będzie, nie będzie różnego.
Jak ja podaję analog w stronę tak, Tamiego Abrahama, to jakim cudem ta gra mi próbuje mówić, że to jest podanie do kompletnie kogoś innego? To jest śmieszne, na przykład taka sytuacja. Nie było, jak daję analog w tamtą stronę, czyli daję analog kompletnie w lewo, to jakim cudem ta piłka idzie w górę? Nie ma to żadnego sensu. Naprawdę, czasami to jest przesada. Rozumiem, że czasami gra może nie wiedzieć niby, gdzie ten analog daje w którąś stronę, ale gra może tam nie być pewna, ale no... No tu nie ma wytłumaczenia gra żadnego. A mogłeś to źle skończyć. No i wtedy naprawdę nie byłoby fajnie, gdyby się to źle skończyło. Dobra, mniejsza o to. Roberto może wejść za Tamiego Abrahama potencjalnie. Tak, no z jednej strony nie chcę go z... A nie wiem. Nie chcę go z jednej strony ściągać, bo no to jest Tammy Abraham. Dobra, jeszcze poczekam z tą zmianą. Kubica może wejść za... Loftusa Cheeka niech wejdzie. Kruk może wejść za Reyesa, bo ma żółtą. Czyli zostawiłem sobie tam zmianę, czy nie zostawiłem sobie tej zmiany? Zostawiłem, dobra. No w razie czego jeszcze... A ta gra mi miesza. No w razie czego jeszcze zostawimy sobie tą jedną zmianę. 10 minut, to już właśnie będzie jedna szansa może. No, jeszcze się tak takie, to jest po prostu normalnie... Strasznie jest to ciężkie, jak tymi zawodnikami się dzisiaj bardzo ciężko gra. No i to... Co się tu wydarzyło? Co wydarzyło się pod bramką naszą? No ale nie obchodźmy te celebracje, naprawdę. Pokażcie, co mi się tutaj wydarzyło. Bo Dawid Echa miał, żeby stał w miejscu. Dawid Echa po prostu zapomniał, że jest bramkarzem i może używać dłoni. Jedna rzecz, która się nigdy nie zmieni, to to, że ta gra nigdy nie przestanie zadziwiać, jak jest okropna, naprawdę. Nigdy nie przestanie mnie zadziwiać to. Bo to jest niesamowite, jakim cudem może dochodzić do sytuacji, w których bramkarz nie łapie piłki, nie idzie złapać piłki, tylko wychodzi i, nie, i jakby zachowuje się, aby nie umiał łapać piłki. To jest, nie wiem, naprawdę, no nie mam słów, naprawdę ja nie mam, brak mi słów na takie akcje normalnie, jakby... To jest, nie wiem, no jak naprawdę, no nie, no bez jaj naprawdę, no to ja mówiłem, no są błędy, które mogę, są błędy, które mogę zrozumieć i wybaczyć tej grze, ale są takie błędy, które nie ma prawa, że to się powinno zdarzać, no jak może bramkarz zapomnieć, że może użyć dłoń, no bo to nie jest, on dosłownie był przed nim, zaraz przed nim, jedyne co trzeba było zrobić, to po prostu sięgnąć po tą piłkę, ale no, to niestety przerosło naszego zawodnika. Kapitalny ślizg. Niesamowite też, naprawdę. To jest niesamowite, że takie rzeczy się... Tyle już edycji wyszło gry i takie błędy, że w ogóle jeszcze mają miejsce cały czas, to jest niesamowite. No i taka bramka to będzie bramka, po której przegraliśmy. No niby to strzelili, ale ja już miałem gdzieś tą wybronę. Koniec meczu. Czemu nigdy nie możemy dostać łomot, ale w pełni sprawiedliwie, a nie musi się coś zawsze wydarzyć. Jak nie taki mecz, w którym to oni mogli przegrać, bo my mogliśmy ten mecz wygrać, to jakieś głupie błędy. Naprawdę 100 razy bardziej wolałbym nie mieć tego comebacku, żeby oni nas rozjechali z 4-5-0 i wolałbym to dużo bardziej, a nie, że właśnie widzę, że robimy niby comeback, ale to jest fałszywy comeback, potem Dawid De Gea zapomina, że jest bramkarzem, tylko myśli, że może nogami kopać, no... No ja nie rozumiem prawdy, ja naprawdę nie zrozumiem nigdy takich rzeczy, żeby takie rzeczy mają miejsce. To nigdy nie ma prawa coś takiego się wydarzyć, to nie ma prawa się coś takiego wydarzyć. Nie przypominam sobie, żebym w rzeczywistości widział, żeby bramkarz wybiegał i zapomniał, że może użyć dłoni. No nie przypominam sobie czegoś takiego, naprawdę. Więc to jest okropne, to jest po prostu okropne. Nie sprzedaję nigdzie bąka, ja go jedynie wypożyczę. Przed nami Salmiec. No teraz będziemy mieli odpoczynek mały i w lutym gdzieś będziemy mieli tą Ligę Mistrzów z powrotem. No też właśnie to jest najgorsze w lidze, jest nie tak ciekawie, więc nie wiem sam co robić. Czy oglądać te mecze? No powinienem oglądać pewnie te mecze. Konrad Bong wypożyczyłem do New York City na pół roku. Spoko. Nie wiem prawdę, bo znowu z drugiej strony będę tak troszeczkę tracił czasu, ale zobaczmy jak jest sprzedała. Jaka jest strata? Jeśli jest dość duża strata, to będę oglądał te mecze. No strata jest dość duża.
Dobra, no bo ja właśnie wolę patrzeć i mieć potencjalnie może szansę wejść, coś zrobić. Tutaj kupica. Dobra, takim składem wyjdziemy ten mecz. No Ceballos to jest lada moment, kiedy on wróci, wydaje mi się. Wydaje mi się, że to jest jakieś dwa tygodnie, trzy, coś w tym stylu, więc za niedługo powinien wrócić. Zawsze to jednak mieć podstawowego zawodnika, a nie, no to jest różnica jednak. Wiadomo, że mam takiego dobrego rezerwowego jak Fernandez, no ale jednak. Wolę mieć oczywiście, wiadomo, Ceballosa. Zaczynam ten mecz. My gramy na żółto, oni grają na niebiesko. No będę właśnie obserwował na razie czego, co się tutaj będzie działo. Będę właśnie, no liga jest istotna bardzo. Nie chciałbym bardzo zrobić regresu. Czyli takiego, że w tym roku nie wygrywamy Mistrzostwa Polski i nie gramy w Lidze Mistrzów za rok. Chciałem teraz już notorycznie co roku grać w tej Lidze Mistrzów, nie ukrywam. Roberto koło bramki. Koło bramki teraz strzał rywali. Aj, Roberto myślę, że powinien dostać piłkę. Ta zostaje Roberto. To jest sytuacja dla napastnika, którą trzeba wykorzystać. Tym bardziej, że ja go mam w planach jako mojego przyszłego podstawowego napastnika. No bo jednak jest czerwona. Naprawdę czerwona. No to super. Brawo dla Fernandeza, który dostał szansę i tak ją niesamowicie wykorzystał. Aj, szkoda słów, naprawdę. No nic. Teraz będzie ciekawie, jak my gramy w osłabianiu. Roberto do Kai-Skannera. Myślę, że tam piłka powinna pójść. Roberto. Roberto, Roberto, weź naprawdę jakby no. No na razie nie rozumiem, jak zbytnio, jak może tak źle grać. No naprawdę, na razie gra jakby nie chciał tutaj być. Zrobimy coś. Ale jest skaner. No gramy dobrze, to gramy dobrze, bo jakby mamy. Widzę, że mamy miejsca dużo na grę, tylko musimy właśnie zrobić coś więcej. Bo widzę te miejsca, które są. Miejsca są, jest miejsce na pewno. Jest naprawdę miejsce, żeby grać. Chciałbym, żebyśmy to wykorzystali. Kończę to sędzia, dobra. Dobra, wejdę. No wejdę i spróbuję coś zrobić, no bo nie wiem, prawda. Tak już mówię, no. Jest troszeczkę już późno, za późno, żeby popełnić błędy. Więc nie możemy sobie na to pozwalać. A, myślałem, że to przejdzie, nie ukryłem to podanie. Jeszcze oddam strzał. Trzeba przyciskać i nie możemy im właśnie. Fajnie, aby komputer myślał za mnie. Może nie za mnie, tylko myślał, aby. Nie mogę sterować całą drużyną naraz, a fajnie, aby ci zawodnicy, którymi nie steruję, myśleli i by presowali. Aj, tutaj błąd. Potrzebujemy, żeby oni zrobili jakiś błąd. Szemlowcu, czy tutaj schodzi, zostaje tyle miejsca po tej stronie. Ciężko się będzie grało z nim, jak on, no nie da się grać, jak oni będą normalnie trzymać, jakby oni naprawdę grają na remis. No, mają przewagę i naprawdę grają, aby chcieli remis. No to jest naprawdę wstyd. Wy nie spadniecie, macie, nie spadniecie, nie rozumiecie, że wy nie spadniecie? Nie macie naprawdę o co się bać. A macie 16 miejsce, więc i tak nic nie osiągniecie wielkiego, więc naprawdę po co się tak boicie zagrać? Zwłaszcza, że życiowa szansa. Pokonanie drużyny, która. No. Myślałem, że. No dobra, mam piłkę, ale no mamy. Mieliśmy piłkę. A naprawdę, już po prostu frustruje mnie to, jak to wygląda, i naprawdę nawet się nie skupię dokładnie. Bo to jest naprawdę, nie da się grać. No ja nie wiem, co ja mam. Trzeba mam ich wpuścić do pola karnego własnego, żeby się ogarnęli i nie trzymali tej piłki. Naprawdę, to wcale nie mogę naprawdę z nimi grać. No. Normalnie za chwilę, jak skoszę, że jakiegoś to będzie druga czerwona kartka.
ruszcie się naprawdę naprzód. Jakby, no, macie odwagę, bo chyba się, no, no się tam naprawdę nie mogę, ja nie mogę nic zrobić. Zabierz mu go, naprawdę, bo naprawdę tak grając nie zasługujecie na nic. Super. Na bliższy słupek. Tak, z taką siłą to się nie dziwię, że to pada, bo ja przymierzyłem na tyle mocno, że no tak bliska, to ja nie wiem naprawdę. To poczułem, jakbym kliknął to kółko, a to było na tyle mocno, że powinien być strzał bez problemu, dużo lepszy. I to, co chciałem zrobić, zrobiłem. No nic z tego nie będzie. Oj, podanie naprawdę. Klasa. Absolutna klasa podanie. Nie wiem, naprawdę. No, mam piłkę, mam przynajmniej za aut piłkę. To dobrze, bo tam mówią, o nie, naprawdę. Gram antyfutbol. No i ta piłka ucieka, aby Abrahamowi. Niestety przypominają mi się demony. Absolutne demony z kariery piłkarskiej. Jak tam co chwila to się dzieje. No i my zremisujemy ten mecz, bo ja naprawdę, ja nie mogę grać w ekstraklasie, bo po prostu ja walczę o piłkę, a oni boją się mnie dosłownie, aby i normalnie za każdym razem uciekają do tyłu. Ja muszę ich puścić naprzód, ale ja ich nie wpuszczę naprzód, bo potem jeszcze przy farcie mi się strzą bramkę. Normalnie nie mogę, naprawdę, to jest. Mam dość takiego grania. Normalnie wstyd byłoby. Mi byłoby wstyd, jakbym tam musiał grać, jak gra ta Stal Mielec. No idźcie naprzód, idźcie, żebyście się odważyli. No i tak, pograjcie sobie. Ma być do Brian Gonzalesa, no dobra. No ale tam jest sam. Tam jest po prostu sam. Rozumiem, że mam czerwoną, ale czerwona nie zwalnia, żeby ktoś się ruszył. Normalnie nie mogę, bo wypuszczenie tej piłki się dzieje oczywiście, jak zawsze. No i oczywiście się wykosił. No ja nie strzelę z takiej pozycji. Dobra, nie pochodzi na czerwone, jakbym dostałem. To nie zostaje, jak dostanę czerwoną. Nie zostaje czerwone to w ogóle. Nie wiem. Dajcie rożny. Da rożna, dobra. Nie. Nie mogę normalnie. Naprawdę mam, nie mogę grać meczu, bo naprawdę tak ta ekstraklasa wygląda. Tak to będzie wyglądało. Każdy mecz będzie wyglądał. Ja będę naciskał, oni będą się bali. I ja tylko się będę nerwował. Naprawdę to jest. Nie mogę, naprawdę. Takie mecze to jest. Nie mam słów, naprawdę. Normalnie, jak można grać taki styl piłki nożnej? No i tracimy w taki sposób punkty, naprawdę. Już lepiej chyba, naprawdę, żebym trzymał, bo co z tego, że jak ja wejdę, a rywale będą się bać. I nie będą siedzieć po lukardy i podawać, może nie po lukardy, ale będą siedzieć na swojej połowie i sobie podawać. No, co ja mam z tego? Co ja mam z tego? No już wolę, żeby symulowali, bo jak oglądam mecz, no to jakoś, nie wiem, moi zawodnicy grają jakoś tak, jakby dobrze w taki sposób. No ja nie mogę tak grać, bo nie wiem, żebym ja mógł grać z nimi, żeby oni się ruszyli, a nie bali się i siedzieli, to ja muszę ich przepuścić dosłownie. I wtedy liczyć na kontrę. No a to jednak jest ryzyko, no bo co jeśli im się przywarci? Może i właśnie nie umią wyjść, ale już strzelić bramkę, to może umią, więc nie wiem naprawdę. Fernandez jest czerwony, tak, zapomniałem. Zapomniałem, że on też. Naprawdę pomógł nam niesamowicie. To są, nie rozumiem naprawdę, po prostu szansę swoją i tak bym zmarnował. Aj, nie wiem, dobra, wyjdźmy tym składem. No, będę patrzył też na ten mecz, a naprawdę dzisiejszy odcinek mnie. No nie chce mi się naprawdę tego tu siedzieć naprawdę i to robić, bo po prostu to jest. Tak, no tak, tak to po prostu nie powinno wyglądać. Czy to bramkarz zapominający zasady piłki nożnej. Czy to właśnie rywal, który normalnie boi się wyjść z własnej połowy. No nie mogę naprawdę, to jest normalnie.
Jak można grać w tą grę naprawdę i być szczęśliwym? Nie da się praktycznie, tak jak takie rzeczy się dzieją. Lekra na niebiesko, my gram na żółto. Zabieram piłkę. Chyba naprawdę, mnie czerwone i naprawdę zacznijmy kończyć sytuację. A ja sam naprawdę nie wiem, co się wydarzy. Jeśli będzie po pierwszej połowie 0-0, to ja nie wiem, co mam robić, bo chciałbym pomóc, ale ja nie mogę tak grać. Ja po prostu nie mogę. No, nie mogę z nimi tak grać. Jak oni będą grali, bo chyba każdy z nas, życie, każdy zespół tak będzie grał w Ekstraklasie, to normalnie nasza obrona odwala. Podaj tylko, właśnie, żeby nie za długo czekał. Ładna akcja, ale ten strzał jest katastrofą. Jest po prostu katastrofą. Ruben Loftus-Cheek, były zawodnik zespołu Premier League Serie A, nie umie strzelić z kilku metrów dobrze, tylko trafia prosto bramkarza i daje mu piłkę. No niesamowita. Prawie gol Lecha Poznań. Piłkę do Szeresa. Czy odważymy się ruszyć naprzód, czy nie? Podaj, no ładnie, o to chodzi. Dobrze, bo podanie, ale właśnie. Nigdy, po prostu komputer nigdy nie zrozumie, że w takiej sytuacji jedyne rozwiązanie to jest iść naprzód. Nie możesz cofnąć. Naprzód, tylko i wyłącznie naprzód. Ziemią to się nie dało dopadać. Gutierrez, Abraham. Jest gol. Jest gol, no ale tak jak już mówiłem. Nie, no musiałby się naprawdę teraz wszystko odwrócić nagle, żebym był szczęśliwy jeszcze w tym odcinku, bo naprawdę ciężko mi znaleźć szczęście, gdy widziałem to, co widziałem dzisiaj. Mam piłkę, 68 minuta, dobre podanie do Kaliskanera. Nic z tego, będzie rzut rożny. Gola nie będzie też. Zróbmy dwie zmiany, bo widzę tutaj, że dwóch zawodników mogło być zmienionych. Byłby to Vuškovic oraz byłby to Ndiaye. Myślę, że oni mogliby zejść. Gola dalej nie będzie. Dobra, ja powinienem w sumie, ja wejdę może, bo jak oni prowadzą, to oni mogą siedzieć sobie na własnej połowie. Może ja powinienem właśnie przed takim momencie wejść. Bo teraz właśnie mówię, no teraz oni mają pełne prawo. Siedźcie sobie ile chcecie na tej własnej połowie. Oj, wybić, dobra. To podanie naprawdę mogło być bardzo dobre. Kaliskaner. Aj, dobra. No, ten wściski też nie udał. Oprawdy. No, jeszcze to naprawdę. Prawie to zrobili. Prawie strzeli bramkę. Dobra. Spalony niestety. Myślałem, że może jednak nie, ale widocznie spalony jednak był. Wybijam bardzo daleko tą piłkę. No, wręcz nam oddałem za darmo. Ciekawa zagrywka, ale tak już wiem, no. Komputer w tej ekstraklasie, no zwłaszcza to jest, no jest na pewno ciekawie gra, na pewno. To powiem tak, gra na pewno ciekawie, tyle powiem im. Oj, oj, oj. Dobrze, że to nie był ważny moment. Koniec, wygrywamy. No lepiej właśnie, żeby było dla mnie, żeby komputer jakby, jak oglądam mecz, żeby motor strzelił bramkę i wtedy ja mogę wejść, bo wtedy oni sobie mogą siedzieć na własnej połowie właśnie. A jak jest 0-0, to albo remis, albo przegrywamy, to źle. Bo wtedy wchodzę, no i oni siedzą u siebie.
2 dni tylko i mecz z Villarrealem. Pierwszy przesymuluje, ale nie fajnie, naprawdę bardzo tak mało przerwy. Ale w sumie tak jest w rzeczywistości też, żeby jest mecz za meczem, za meczem, za meczem. I piłkarze tylko i wyłącznie wypadają z powodu kontuzji, mówią o tym, ale oczywiście FIFA nic z tym nie robi, tak to wygląda. Ten pierwszy mecz przesymuluje. Bardzo potrzebowałbym, naprawdę, bardzo bym potrzebował Sebas, żeby wrócił. No właśnie, no dobra, ustawmy to nowo. A nie, nie mogę. Dobra, zmienimy to, tak. No bardzo bym chciał właśnie, żeby wrócił. Na wyjeździe 3 do 3, wow, no dobra. Kali Skaner z dubletem. Oni nie trafi też Karneuta w ogóle. No dobra. Zagłębie Lubin przed nami. Trzeba potem. Potem mamy ten mecz rewanżowy chyba. No jeszcze 7 punktów nie brzmi tak strasznie. Trzeba potem ten mecz rewanżowy, a ile jest przerwy? 2 dni. No dobra, no to musimy wyjść rezerwami ten mecz. No niestety. Nie jestem fanem tego, ale tak się musi. To się musi wydarzyć. Lukinias też wejdzie, tak jest. Fernandez. Bardzo. Kruk też. Takim składem wyjdźmy. Dobra, mamy zwycięstwo. Nie mogę być pewny tego, ale mamy to. Udało się zdobyć te 3 punkty. No i to będzie mecz, który będę chciał zagrać. A patrzę na to, że odcinek już długo zszedł mi ten. Troszkę właśnie ten odcinek, więc będę musiał kończyć. Ale będziemy mieli duży mecz. Będziemy mieli duży mecz przed nami. Villarreal. Rewanżowy mecz. Zobaczymy, co damy radę zrobić. Ekstraklasa. Jak to wygląda na koniec tego odcinka? No dobra, no. Gonimy, gonimy, gonimy. 5 punktów to jest nic. 5 punktów to jest nic. To są dwie kolejki tylko błędów ich. Więc wierzę, że to zrobimy. Jeszcze wierzę, że ogarniemy jeszcze tą drugą część i że dam radę jeszcze tą ligę wygrać. Bo tak jak mówię, no nie chcę wpaść w regresowanie, prawda? Puchar Polski to ja bym sobie z miłą chęcią odpuścił. Choć nie w sumie. A nie, tak, odpuściłbym, bo i tak będziemy mieli. Minimum to pewnie drugie miejsce, co drugie miejsce chyba by w Ekstraklasie by dawało Ligę Konferencji czy Ligę Europy, więc Puchar Polski nie jest aż tak istotny, a to jest kolejny nakład dodatkowych meczów. No chyba, że odpadniemy z Villarrealem, to wtedy zostają tylko Liga i Puchar, więc wtedy to mam tam. No zobaczymy, zobaczymy jak to będzie wyglądało, ja teraz będę już kończył. Dzięki wam za oglądanie, do zobaczenia w kolejnych odcinkach, cześć!